Witam Państwa w kolejnym odcinku Porad Kulinarnych. Dzisiaj z księdzem Jarkiem będziemy robić wątróbkę z sarny. W jaki sposób będziemy przygotowywać tą wątróbkę i co nam będzie potrzebne do tego? Ponieważ na razie pokroiłam ją na małe kawałeczki i leży sobie w mleku. W mleku. Dlatego, że wątróbka z sarny jest charakterystyczna, ona nie ma żółci, dlatego dla poprawienia walorów smakowych warto ją wcześniej wymoczyć przez dłuższy czas w mleku. Co będziemy z nią robić? Oczywiście musimy ją udusić. Wcześniej została pokrojona, żeby to mleczko miało łatwiejszą sprawę, jeśli chodzi o wyciągnięcie z tej wątróbki wszelkich dobrych cech. I później oczywiście trzeba będzie ją wymieszać do konsumpcji z cebulką. Za chwileczkę zabierzemy się za obieranie cebuli. Cebuli powinno być dosyć dużo i proponuję, abyśmy zrobili osobno na jednej patelni wątróbkę, a w innym naczyniu cebulkę, dlatego że te dwa produkty mają inny czas obróbki termicznej, więc jeśli się je wrzuci razem, jedno już jest gotowe, drugie półsurowe i jest wtedy problem. Jeśli zrobimy je osobno i wymieszamy dopiero przed podaniem na stół, wtedy jest szansa, że to wszystko będzie takie, jak należy. Cebulkę trzeba obrać elegancko. Pokroimy w piórka. Pokroić, tak. I zeszklić ją tak dosyć konkretnie. Niech mi ksiądz opowie jakąś ciekawą historię z polowania. Bo na pewno jest ich wiele. No, tych wspomnień z polowań jest dosyć dużo. Praktycznie, gdy sięgam do swojego zeszytu, gdzie notuję podstawowe dane z każdego takiego polowania, gdzie się coś wydarzyło, wtedy udaje się właśnie później, po czasie, gdybym chciał napisać opowiadanie, sięgnąć pamięcią do tych momentów i te wszystkie szczególiki odtworzyć. I przy takich sytuacjach właśnie to, co zapiszę w zeszycie, bardzo nam się przydaje. Jeśli chodzi o ciekawe wspomnienia, byliśmy kiedyś z kolegą Jerzym na polowaniu na sarny, na kozy, tak jak zresztą w dniu dzisiejszym dzisiaj, stąd właśnie owocem tego polowania, oprócz resztki sarny, jest również jej wątróbka. A mianowicie już nie rogacza, tylko teraz trwa sezon ochronny na rogacze, strzeliliśmy kuskę i z tej kuski robimy wątróbkę. Wtedy również chcieliśmy z Jerzym strzelić dwie kozy. Mieliśmy je w odstrzale, zapisaliśmy się w zeszycie ewidencji wyjść na polowanie i próbowaliśmy znaleźć, jeżdżąc samochodem, bo zapisaliśmy się na pola Witoszyce, próbowaliśmy znaleźć właśnie jakąś ciekawą sztukę i zobaczyliśmy w trawach, w takich dosyć wysokich habaziach, mimozach, zresztą dzisiaj pokazywałem Wam to miejsce, także byliście świadkiem, jak to wyglądało, dwie kozy, które wstały, można było stwierdzić bez problemów, że są to kozy i po chwili, gdy się ustawiły, widać było tylko ich głowy spośród tych traw. Próbowaliśmy je pozyskać, ale nie było to łatwe, ponieważ one nie chciały się ruszyć. Więc stanęliśmy po obu stronach, ja po jednej stronie mojego samochodu, kolega Jerzy po drugiej. I dosyć długo, około 5 minut, czekaliśmy na to, żeby te kozy się ruszyły, żeby pokazały coś więcej niż głowy. Ale niestety kozy były uparte, jak to czasem z kozami bywa. W końcu Jerzy mówi do mnie, słuchaj, trafisz w głowę. No jest to strzał premiowany, strzał najlepszy. Dzisiaj pokazywałem Wam w punkcie skupu, gdzie się zapisywaliśmy, bo punkt skupu jest zaraz koło zeszytu, że właśnie na tym schemacie, jak się płaci za strzelone kozy, strzał z szyję jest najbardziej cenionym, najbardziej premiowanym strzałem, ponieważ całe zwierzę, cała tusza jest do dyspozycji. I wraz z Jerzym postanowiliśmy, że spróbujemy trafić właśnie obie sarny w głowę. Zaznaczam tutaj, Jerzy miał wtedy 81 lat. Strzela z takiego samego sztucera jak mój, czyli duży kaliber 30.06 Springfield. I efektem tego strzału na 3-4, które cichutko Jerzy powiedział, były dwie sarenki leżące jedna obok drugiej, właśnie 80 metrów od naszego samochodu, co wprawiło mnie, przyznam szczerze, w niemałe zdziwienie. A więc czasami udaje się właśnie w taki sposób pozyskać zwierzynę, nawet gdy ona uparcie tkwi w miejscu, w którym wydawałoby się, że jej strzelenie jest bardzo trudne. Dzisiaj będziemy robili wątróbkę z sarny, mianowicie właśnie z kuski, która została strzelona. I tę wątrobę poddaliśmy lekkiej obróbce poprzez pokrojenie i umoczenie jej w mleku. Z takiej sarny są jeszcze, jeśli chodzi o podroby, sprawy, które do wykorzystania są właśnie jako narządy wewnętrzne, to serduszko i nerki, które też, jeśli umiemy je zrobić, są naprawdę smacznym kąskiem razem z wątróbką.
Taka wątróbka jest wątróbką bardzo ciekawą w smaku, dlatego że sarny, kozy, akurat tutaj jest kózka, są bardzo wybredne, jeśli chodzi o jedzenie. Najlepsze zioła, najlepsze trawy, najlepsze kąski roślin, jakieś listki, te najdelikatniejsze. Sarna nie jest zwierzęciem, które je byle co. I właśnie przecież wątroba jest magazynem organizmu, który powoduje właśnie, że tam są te cenne rzeczy gromadzone. Również u człowieka wątroba jest magazynem, magazynuje różne sprawy z metalami ciężkimi włącznie, ale w tej wątrobie są same piękne i smakowite sprawy. To jest zbiór opowiadań dwóch myśliwych, tylko że takich bardzo od siebie odmiennych. Mianowicie jest to zbiór opowiadań kolegi Jerzego Stara, przyjaciela z koła, którym bardzo często poluje. Właśnie z nim między innymi strzelaliśmy te dwie sarny w tak niecodziennych warunkach. I one są pisane z perspektywy jego, człowieka, który w marcu będzie miał 83 lata, a poluje od 58. Ja poluję tylko 8 lat, więc nasze punkty widzenia spraw związanych z polowaniem są bardzo odmienne. Ten człowiek ma, tak jak ja, dosyć lekkie pióro i zachęciłem go, gdy już sam napisałem kilkanaście opowiadań, aby dołączył do grona tych, którzy tworzą takie opowiadania w formie pisemnej. Znaleźliśmy człowieka, który nam to wydrukował, no i w tej chwili cieszymy się tym, że mamy na swoim koncie właśnie opowiadania myśliwskie, autentyczne wydarzenia z naszego koła. Dorzucimy cebulki tu, bo już się powoli przypala tłuszcz. Tak, smalec już, o, to ja już też wrzucam swoją. Przy takich pracach bardzo pomocne są noże. Akurat tu jest jeden z noży rodzaju nazwanego japońskimi, który służy bardzo dobrze do krojenia warzyw, a przy okazji jest rewelacyjną łopatką do ich przenoszenia właśnie tam, na miejsce, gdzie muszą zostać złożone. Rzadko używamy takich noży, a w kuchni noże są naprawdę do różnych celów przeznaczone i warto korzystać z nich odpowiednio do ich przeznaczenia. A kto księdza nauczył gotować? Praktycznie życie, bo gdy byłem jako wikary w różnych parafiach, tam gotowały gospodynie, ale mimo to my z kolegami jeszcze wieczorami robiliśmy sobie coś na kolację, bo... Podjadaliście? Oczywiście. No zresztą widać po nas, że my należymy chyba do tych, którzy małych porcji nie zamawiają. I właśnie w takich sytuacjach nauczyliśmy się tych początków kucharzenia, a później, gdy już od 10 lat właśnie tutaj jestem, bo to już 11 rok pracy w tej parafii trwa w tej chwili, no niestety, bez gospodyni będąc, nie umiem poprzestać na kromce chleba czy na kawałku kiełbasy podgrzanym w mikrofali. Dlatego najzwyczajniej w świecie zacząłem gotować. I metodą prób i błędów, zwłaszcza wtedy, gdy już posiadałem w domu dziczyznę, nauczyłem się obsługiwać te wszystkie sprawy, jeśli chodzi o sprzęty kuchenne. Cebulka już nam się szkli, więc musi jeszcze wątróbka poczekać, ale wiem, że ksiądz coś przygotował jeszcze specjalnego dla naszych widzów. Wspominając znowu kolegę Jerzego, chciałem was nauczyć czegoś, co znam od niego i co jest naszym stałym punktem podczas polowań. Otóż, gdy wybieramy się czasem o 4 rano na polowanko, zaznaczam, że zazwyczaj o 2 idziemy spać po polowaniu wieczornym, bo kolega Jerzy ma niesamowite siły i żywotność, jeśli chodzi o te sprawy. Rano jest jedno pytanko. Wstaniesz? Jerzego skierowane do mnie. Ja wtedy mówię, jak mnie obudzisz, to wstanę. Dobrze wie, jak mnie obudzić. Wystarczy przynieść kabusie i zamachać gdzieś tam w okolicy nosa dobrą kawą przed narządem powonienia. A zaraz potem jest drugie pytanie. Omlecik? Omlecik. I to jest właśnie rzecz, którą robimy w ciągu kilku minut, aby to ranne polowanie nie było z przeszkodą w postaci burczenia w brzuchu. Zazwyczaj do południa nas ten omlecik trzyma. Od razu zaznaczam, nie jest to omlet, co zresztą żona Jurka zawsze nam wypomina, to żaden omlet, jak wy go nazywacie. No ale my to nazywamy omlecikiem i mamy do tego prawo. Do tego omlecika, do którego przygotowałem wszelkie składniki, potrzebny jest kubek. Nie za duży, dlatego że składniki są właśnie na ten jeden kubek obliczone. Pierwszym składnikiem, który jest potrzebny, jest jajko.
Wbijamy jajeczko. Jajka mam albo kupione, ale najczęściej są one darem od parafianek, które są wdzięczne księdzu za posługę. Zwłaszcza te osoby starsze, które jeszcze mają jakieś gospodarstwa, jakieś zwierzęta gospodarskie, właśnie w taki sposób się odwdzięczają Bogu, dzięki im za to. I do tego dodajemy, będziemy robili równolegle dwa omleciki, dodajemy 3 łyżki mąki. Takiej zwykłej mąki, bez żadnych wymagań, niezbyt czubate. I trzeba je tutaj właśnie do tego garnuszka wrzucić. Następnie, żeby ten omlecik wyszedł, trzeba do niego dorzucić odrobinkę proszku do pieczenia. Ale naprawdę odrobinkę. Proszek do pieczenia. Na czubku, łyżeczki, odrobinkę proszku. Poproszę. Omlet zazwyczaj jemy na słodko, z dżemem, chociaż może być też zrobiony z tuńczykiem, z jakimiś tam serami. Wtedy oczywiście nie dodajemy do niego cukru, ale my robimy z cukrem, dlatego pozwolimy sobie posłodzić. Łyżeczkę dla Ali i łyżeczkę dla mnie. Żeby ten cukier, żeby tę słodycz przełamać, trzeba troszeczkę soli, choćby szczyptę soli do tego ciasta też dorzucić, które będziemy za chwileczkę wyrabiali. I teraz olej. Odrobina oleju i wtedy nie musimy dodawać go na patelnię, chociaż przy pierwszym naleśniku, pierwszym placku, pierwszym omlecie, tam właśnie odrobinkę możemy dać, co zresztą właśnie uczynimy. Zapalimy gaz, żeby powoli się nam to grzało. Ja zapalę. I przyniesiemy mleczko. Mleczko jest kolejnym składnikiem, który musi być wzięty pod uwagę przy tym omlecie. Przyleję Ali, choć w ten sposób ile będzie. Tego mleka ma być, żebym, ja też muszę widzieć. W tym kubeczku niewielkim trzeba tak mniej więcej 2 cm przed krawędzią kubka. To ma być dolane jako ostatni składnik, 2 cm przed krawędzią kubka. Teraz są nam potrzebne 2 widelce. Bardzo proszę. I trzeba to wszystko po prostu elegancko i dosyć dokładnie, chociaż nie idealnie, rozmieszać. To konsystencja tak naprawdę bardzo podobna do tej, co na naleśniki. Tak, może troszeczkę gęstsze, a oprócz tego właśnie proszek do pieczenia da nam to, że ten omlecik będzie lekko grubszy niż naleśnik. Będziemy je piekli na bardzo małym ogniu, jak najmniejszym, dlatego że musimy dać czas proszkowi do pieczenia, żeby to ciasto troszeczkę wyrosło. Można też oczywiście patelnię przykryć, chociaż ja akurat tej metody nie stosuję, ja smażę na odkrytej patelni. Dobre do tego są patelnie, takie jak nasza tutaj, bardzo płytkie, teflonowe, na których idealnie odwraca się ten placek, gdy przyjdzie właśnie na to pora. Jak widać, zajęło nam to dotąd może z 2 minuty, a ciasto na omlecik jest gotowe. Chyba tak. To śniadanie mistrzowskie. Mistrzowskie, bardzo szybkie i dosyć syte, dlatego że to są węglowodany, trochę mleka, a więc raczej zdrowe. I ma ksiądz później siłę siedzieć na ambonie cały dzień? Cały dzień nie, ale tak te kilka godzin, które spędzimy rano, wystarczy w zupełności. Już podpaliłam. Jest podpalone. Mamy już rozpalone. Niech olejek rozleje się po całej patelni. Damy ja pomieszam jeszcze tą cebulkę. Żebyśmy nie zapomnieli o tym, że cały czas jeszcze robimy wątróbkę. Wątróbkę z omletem na słodko. No to jest połączenie naprawdę. Myjemy wątróbkę, a operatorzy omleć. Wylewamy ten omlecik, ciasto na omlecik na patelnię. I mamy nadzieję, że uda się jak zwykle. Nie ma możliwości, żeby nie wyszedł. No, jest. Czasami jak się zrobi za rzadkie ciasto, wtedy nie ma prawie możliwości odwrócenia tego placka, gdy już z jednej strony jest podpieczony. Ale zazwyczaj udaje się to tak jak trzeba. I najgorsze jest to, że ten omlet trzeba szykować za każdym razem w kubeczku. Gdy próbowałem zrobić, dając 5 składników, wszystkie składniki razy 5 i wymieszałem to odpowiednim mikserem, nie wyszło to tak jak tutaj. A więc jest to, że tak powiem, ręczna robota i niestety pojedyncze egzemplarze, no prawie jak Bugatti i Rolls Royce.
przygotowałam już tutaj talerz, proszę księdza. No i niestety pierwszego nie dostanę. Bardzo proszę. Nie no, możemy się podzielić, no jest taki dosyć duży. One nie są podzielne. Nie podzielne są podzielne? Są na sztuki. Na sztuki. I teraz do tego proponuję jakąkolwiek konfiturkę, czy to truskaweczkę, czy jagódkę. Proszę sobie posmarować, albo złożyć na cztery, albo zwinąć i... To zanim jeszcze to spróbuję, to myślę, że jest to już najlepszy czas na to, żeby wstawić naszą wątróbkę. Oczywiście. Bo cebulka już jest cebulka naprawdę dochodzi. W stanie bardzo dobrym. Cebulka dochodzi, a ja pozwolę sobie wrzucić drugiego omlecika na patelnię. To już niech się nam smalczyk. Ja wezmę sobie żurawinę. Drugi omlecik się smaży. No niestety dużym kosztem, jeśli robi się te omlety, są niesamowite ilości brudnych naczyń w liczbie dwóch kubków i dwóch widelców. Ale tam już ta pani od gotowania i mycia czeka, mianowicie zmywarka. Te sprzęty w tej chwili dostępne to jest naprawdę wielka wygoda dla każdego z proboszczów. Mówiłem, jak nie ma gospodyni. Mówiłem właśnie, gdy pytano mnie, jaką mam gospodynię, mam najlepszą na świecie. Nie pyskuje, robi tylko wtedy, gdy trzeba. Żąda wypłaty tylko wtedy, gdy rzeczywiście coś wykonuje i nie pyskuje. A jak się nazywa? Mikrofala. Jest naprawdę pyszny. Myślę, że to nie byłby dla mnie problem, żebym go zjadła całego, ale nie będę tego robić na wizji. Wezmę się lepiej za wrzucenie tej wątróbki zwłaszcza, na smalec. Czeka nas jeszcze wątróbka no właśnie. Z sarenki. Trzeba trochę miejsca zostawić na to również. I przypilnować drugi omlet, bo on też się smaży. Pytanie, czy ja te wątróbki mam... Tak pięknie wygląda w trakcie smażenia. Czy ja mam te wątróbki wrzucać z tym mlekiem, czy... Nie, bez mleka. Po prostu każdy mleko tak było tylko jakby zalewą, w której te wątróbki były, a teraz trzeba wrzucać już same wątróbki. Proszę księdza, czy to jest może teraz dobry czas na to, żeby, nie wiem, przyprawić? No właśnie. Mój Mercedes. Solić jej nie będziemy. Oczywiście. Przypominamy wszystkim widzom. Zresztą myślę, że widzowie dobrze to wiedzą. Wątróbkę solimy dopiero, gdy będzie prawie gotowa, dlatego że wcześniej by stwardniała. Tego mnie nauczyła mama. Jedna z wielu rzeczy, których się w domu nauczyłem. Nie solić wątróbki w trakcie roboty. Mamy już gotowy drugi omlecik i miałem go właśnie skonsumować, no ale gdy patrzę na naszych operatorów, nie mam sumienia. Dlatego weźmiemy go. Już księdzu podaje talerzyk. Przekażemy tym, którzy są chyba głodniejsi od nas. Przykro mi, nie możecie sobie wybrać dżemu, jaki lubicie, ale myślę, że na chybił trafił... Oj! Proszę księdza, poproszę. Proszę bardzo. Łapki. Jak to było? Lucia, która ma i madło w palusiach. Ale będzie smakowało. Na pewno im to oddamy? Nie mamy wyjścia. Wyłączą kamerę i przylecą, jeśli nie podamy tego poza wizję. Ale niech to choćby świadczy o fakcie, że naprawdę jest to rzecz dosyć syta, jadalna na wszelkie możliwe sposoby. My z Jurkiem zazwyczaj robimy z tego rulonik i z takim rulonikiem w garści próbujemy zyskać siły do porannego polowania. Proszę bardzo, życzymy smacznego. Oboje i bez zazdrości. A ja zobaczę tą wątróbkę. Myślę, że powoli bo ona już dochodzi. Naprawdę... Jest mięciutka, naprawdę. Udało mi się jeszcze przekroić ją. Ta wątróbka kilka godzin temu biegała po polu i... I pięknie wyglądała. Była w sarence, no niestety. Tu trzeba może dodać parę słów, zaraz się ktoś odezwie. Mordercy biednych zwierzątek. Musimy strzelać sarny, dlatego że
plany odstrzału, a więc w naszym kole kilkadziesiąt sztuk saren kus, czyli samic sarny, to jest plan, który narzuca nam nadleśnictwo. Jeśli go nie wykonamy, jesteśmy odpowiedzialni finansowo za szkody, które te sarny wykonają w lesie w najbliższym czasie. I nadleśnictwo w tym momencie obciąża nas kosztami usuwania tych szkód. A sarny zgryzają czubki drzewek w szkółkach, sarny uszkadzają różne ciekawe rośliny, więc za to niestety trzeba by było zapłacić, gdybyśmy planu nie wykonali. Plan jest ściśle kontrolowany, za każdą sztukę trzeba dostarczyć kwit od odstawienia do skupu lub wzięcia na użytek własny. No, ta sarenka została wzięta na użytek własny i służy właśnie do programu kulinarnego, w którym w tej chwili występujemy. Wątróbka jest prawie gotowa, więc ja teraz na sam koniec jeszcze doprawię tutaj kminkiem. I cebulkę głównie. Cebulkę. Majeranek. Majeranek lepiej dać do wątróbki czy do cebulki? Do cebulki. Czasami ludzie, gdy chcieliby zjeść cebuli, takiej smażonej, przecież to jest piękna sprawa, na chlebek sobie ułożyć, czasami z kolegą smażymy pół kilo cebuli, zjadamy jako właśnie konkretną, jedyną potrawę na wieczór, na kolację. I boją się, ponieważ cebula powoduje dosyć silne zdęcia. Raz, że są espumisane i tego typu rzeczy, które sobie z tym dobrze radzą, ale sposób naturalny naszych babć to są zioła. Do cebuli, którą robimy, należy dodać i to w ilościach naprawdę przyzwoitych, przynajmniej łyżkę stołową kminku i majeranku. Jeśli te dwa zioła pojawią się w cebuli, na drugi dzień naprawdę nie będzie problemów gastrycznych. Także bardzo polecam do cebuli, wątróbki, majeranek, kminek, tego typu zioła, odrobinę czombru, bardzo tam pasuje. I wspomaga późniejszy proces trawienia. No proszę księdza, myślę, że to już jest teraz najlepszy czas na to, żeby wyjąć naszą wątróbkę i w końcu spróbować, dlatego że, drodzy Państwo, ona wcale nie potrzebuje dużo czasu, żeby się zrobić. Dużo więcej czasu potrzebowała cebulka. Dokładnie. Wątróbkę wrzuciliśmy o połowę czasu krócej, przebywała na gazie, a już jest gotowa, boimy się, żeby się nie przypaliła. Ale z tym kminkiem, jak ona pięknie pachnie, jakiś jest sosik zrobił ciemny. A jak będzie smakować? Ojojoj, to ja już wykładam. Bardzo proszę i zrobimy próbę. Czy wątróbka z sarenki kuski, która jeszcze dzisiaj parę godzin temu biegała po polach, jest naprawdę smaczna. Jeśli udało się wszystko tak, jak planowaliśmy, będzie to pokarm naprawdę dla myśliwego rzecz normalna, dla kogoś, kto nie ma kontaktu ze zwierzyną świeżo strzeloną. No jest to rzadkość i niespotykana rzecz. Wątróbka świńska kupiona czy wołowa i zrobiona w podobny sposób nie oddaje tego smaku. To jest zupełnie inny rodzaj wątroby, zupełnie inna jest konsystencja tego narządu. Poza tym cebulka ze swojego ogródka też dodaje smaku. Pięknie tej potrawie. Pachnie. Okrasiłam cebulką. Kto próbuje? Ksiądz! Ja? Niech ksiądz spróbuje, zobaczymy, czy jadalne. Pięknie zrobiona. Niektórzy boją się, żeby tam czasem nie było krwi. Tu akurat znikła. To jest to, co lubią chłopcy w moim wieku i trochę starsi. Spróbuję. Przestawię do księdza. Będziemy przecież kontynuować za chwilę. Oj tak, już to widzę na pewno. I proszę to porównać z wątróbką wieprzową, którą się kupuje w sklepie, przyrządza i czy ona wygląda i smakuje tak. Chyba nie ma żadnego porównania. To byłoby grzechem, gdybym próbowała w ogóle. O to właśnie chodzi. Próbować, porównać. Coś niesamowitego, jak i delikatna. To jest to. Naprawdę. Nigdy nie sądziłam, że będę się zajadała wątróbką. Zawsze w dzieciństwie mi się wydawało, że wątróbka niedobra to jest takie... No, bo to z wyglądu może rzeczywiście nie jest najpiękniejszy z narządów, ale naprawdę smaczny, jeśli się go zrobi choćby w taki sposób lub jakikolwiek inny, który w Waszym domu jest praktykowany. Przepyszne. Naprawdę zachęcamy Państwa do tego, żebyście robili nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla siebie takie przysmaki, rarytasy, a my zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.